23 kwietnia w gminie Grabów nad Pilicą zorganizowane zostały uroczyste obchody 73. rocznicy zrzutu cichociemnych. Główna część uroczystości odbyła się w lesie w miejscowości Paprotnia, gdzie zgromadzonych powitał Bogdan Rowiński, prezes zarządu Fundacji imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Wśród uczestników obchodów znaleźli się m.in. licznie zgromadzone poczty sztandarowe, członkowie rodzin cichociemnych, weterani Stowarzyszenia Szarych Szeregów, przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Dobieszyn, jednostki wojskowej GROM, samorządu gminy Grabów nad Pilicą, Komendy Głównej Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Grabów nad Pilicą oraz mieszkańcy gminy i okolicznych miejscowości. Wydarzenia sprzed 73 lat przybliżył zgromadzonym Jan Chryzostom Czachowski, emerytowany nadleśniczy, pasjonat historii. W tym miejscu 73 lata temu, w Wielką Sobotę nocą 8 kwietnia, żołnierze Służby Specjalnej Armii Krajowej, dowodzeni przez kapitana Romana Siwka, pseudonim Helena, oczekiwali na przylot samolotu zrzutowego. Kilka minut po północy, a więc w Wielką Niedzielę, nadlatuje samolot. Nadaje umówione sygnały świetlne i akustyczne. Odpowiedź ziemi, sygnalizacją świetlną. Jesteśmy przygotowani do odbioru zrzutu, można rzucać. Kilkaset metrów od tego miejsca w kierunku północno-wschodnim, w pobliżu kapliczki Matki Boskiej Królowej Polski, pojawiają się na niebie spadochrony w jaskrawych kolorach ze sprzętem, szare z ludźmi. Nastąpi rzut 4 skoczków cichociemnych, 12 kontenerów, 6 paczek ze sprzętem wojskowym. Skoczkowie mają na sobie umieszczone specjalne pasy, w których są zaplombowane walory pieniężne. 300 tysięcy dolarów w banknotach, 2400 dolarów w złocie i pas dla delegatury rządu. Kontenery i paczki przewieźli do kryjówek furmankami gospodarze ze Strzyżyny, żołnierze Służby Specjalnej Armii Krajowej. Nic nie dostało się w ręce wroga, operacja udana w 100%. Montaż słowno-muzyczny na okoliczność obchodów przygotowali uczniowie zespołu szkół w Grabowie nad Pilicą. Nazwa Cichociemni zrodziła się przypadkowo w Szkocji, podczas pozorowanych ćwiczeń dywersyjnych. Akcje odbywały się zazwyczaj nocą, czyli po ciemku z zachowaniem ciszy. Sami kursanci zaczęli określać te akcje jako cichociemne. Nazwę Cichociemni spadochroniarze Armii Krajowej przyjęli 20 czerwca 1941 roku. Przeszli oni gruntowne przeszkolenie. Na kurs cichociemnych zostało przyjętych 2613 kandydatów, z czego z pozytywnym wynikiem ukończyło 605. Do skoku skierowanych zostało 579, do kraju natomiast poleciało 316, w tym jedna kobieta Elżbieta Zawadzka oraz 28 kurierów politycznych. Okres zrzutów trwał od 15 lutego 1941 roku do 28 grudnia 1944 roku. Z 316 cichociemnych zginęło 112, z tego 9 podczas lotu lub skoku, 94 w walce lub zostało zamordowanych przez gestapo, w tym 10 zażyło truciznę. 9 skazano przez sądy PRL na karę śmierci. Wyroki zostały wykonane, potem zostali zrehabilitowani. Już przekwitły pąki białych róż, przeszło lato, jesień, zima już. Cóż ci teraz dam, jasieńku, hej, gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej. Z wojenki wrócisz do dziewczyny swej. Jasieńkowi nic nie trzeba już, bo mu kwitną bąki białych róż. Tam pod jarem, gdzie w wojence padł, wyrósł na mogile białej róży kwiat. Wyrósł na mogile białej.
Zawsze się mówi i czyta w książkach, że się idzie na śmierć. Nie. Idzie się wykonać zadanie. Wojna ma to do siebie, że raz się zginie, mimo że się jest schowanym, a raz się przeżyje, chociaż się jest na pierwszej linii. I to proszę zapamiętać. Kolejnym punktem niedzielnych uroczystości była msza polowa w intencji cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej, celebrowana przez księdza pułkownika Andrzeja Jakubiaka. Nam tu żyjącym na ziemi, niech Bóg da moc, siłę i wytrwanie, byśmy tę tradycję, świętą tradycję pielęgnowali, z niej się uczyli i te wartości tak potrzebne dziś naszej ojczyźnie czerpali od naszych braci cichociemnych i nie tylko. Po mszy świętej wszyscy udali się na pobliskie zrzutowisko, aby obejrzeć inscenizację zrzutu, którą zaprezentowało Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. W oczekiwaniu na pokaz chętni mogli obejrzeć wystawę okolicznościową Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji, wysłuchać krótkiego koncertu w wykonaniu zespołu bębniarsko-dudziarskiego Pipe and Drums lub skorzystać z profesjonalnej charakteryzacji w wykonaniu pracowników wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych. Tradycyjnie przygotowany został także ciepły poczęstunek w postaci grochówki oraz przekąsek z grilla. Głównymi organizatorami obchodów 73. rocznicy zrzutu cichociemnych byli Nadleśnictwo Dobieszyn, Komenda Główna Policji, Jednostka Wojskowa Grom, Związek Polskich Spadochroniarzy, Fundacja imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kozienicach, Gminą Grabów nad Pilicą oraz Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.